jeszcze? Co jeszcze? Cesarska tarcza. Dobiegli tutaj, czy się wrócili? Mogli się... O, jest sługa. Teraz ciekawe, czy będą się wracać do bossa, czy ten boss jest tam gdzieś w pobliżu. Pomalutku, pomalutku, żebyśmy nie zrobili czegoś głupiego teraz. Bo ze wszystkimi walczyć to się nie da. No spróbujmy. Druzgocące wchodzi na pewno w sługi zniszczenia, to dobra wiadomość. Pięknie. Nie wiem, najemnik raczej poziomu już tutaj nie zdobędzie na nich. Chociaż... Idzie drugi. Oddalmy się jeszcze trochę, żeby nie ściągnąć kolejnych. Tego sługę zniszczenia dedykujemy bambożowi. A poprzednią sługę zniszczenia dedykujemy... Komu? Venomusowi na przykład. No to zbieramy kolejne sługi zniszczenia. O, idzie, idzie. Tego sługę zniszczenia dedykujemy... Komu? Lukiemu. O, Lukiemu stanowczo, no przecież. Gdzie ten najemnik tutaj? O. Dedykacja dla Lukiego też jest. Był Venomus, był Bambusz, był Luki. Komu jeszcze zadedykujemy sługę zniszczenia? No, na razie niech przyjdzie. Oj, widzę go, macha ogonem. Biegnie. Dobra, tego sługę zniszczenia dedykujemy Kartoflowi. A co? Pyk, padł. Lister! O, Lister to jakaś specjalna dedykacja musi być. I ma aurę świętego wstrząsu. Zobaczcie, co on najemnikowi zarobił. Komu by tutaj zadedykować Listera? Pod warunkiem, że ja go tutaj zabiję w ogóle. Zaraz. Muszę dokładnie zobaczyć, co on ma. Zakręta aura. Piątkowa szybkość, to wiemy. Widmowe uderzenie jeszcze. Najemnik, nie idź tam. Ściągniesz kolejnych. Dobra, dedykujemy Erykowi, bo Eryk robi teraz fajnego let's playa z Meat Boya, czy jak to się tam czyta, tam gdzie się skacze takim krwawiącym czymś, taką krwawiącą kanapką. Okej. Okay. Znaczy ja mówię Erykowi, on ma jakiś inny nick, ale ja nie pamiętam, co to był za nick. Ale Eryk wie, że mówię o nim i że jemu zadedykowałem i mam nadzieję, że będzie zadowolony. No dobra, komu by tutaj zadedykować kolejnego sługę zniszczenia? No. Są tu jeszcze jacyś? Są, idą. Dobra, tego sługę zniszczenia dedykujemy Wamiszkowi, z którym często gadamy na Skype'ie, ale najemnik, chodź pomóc. Chodź pomóc w dedykacji tutaj. Świetnie. Kolejnego dedykujemy dla... Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dla Jaro. Okej, okay, jeszcze jacyś będą? A, jest. No dobra, tego dedykujemy. Komu by tutaj jeszcze zadedykować? O, dedykujemy dla Szugo, na przykład. Sługa zniszczenia z dedykacją dla Szugo. Jeszcze jakiś? Nie, no sorry. Jeszcze bym chciał zadedykować wielu, wielu innym, no ale sługi zniszczenia nam się skończyły. No cóż, skoczymy sobie do Harrogate. Zidentyfikujemy sobie Back the Corbin, 12800.
Zreperuję broń, żeby tak ładnie to już wyglądało. Dwie miksturki wzmocnienia, zobaczcie, zostały po całej tej grze. Chociaż żadnej mikstury wzmocnienia nie sprzedałem. Jakoś tak to wszystko ładnie na styk wyszło. Też na styk by wyszło, jakbym miał trochę więcej chyba tych wzmocnienia. No powiedzmy, że nam zabrakło ich jednak. No dobra, zobaczymy tego bala całego, czy on taki straszny, jak o nim piszą na różnych portalach. Kamień świata. Chwała niech będzie światu. Gdzie on jest? Najemnik, ty chcesz popatrzeć za rogu, tak? Świetny pomysł. Na razie to w niego nie mogę zbytnio trafić. Dobra, druzgocące wchodzi. Najemnikowi damy miksturkę. Jeszcze jedną mu dam. Many sobie muszę odnawiać miksturkami dosyć często. On ma to spalenie takie. Żeby tylko klona nie zrobił, bo będę musiał kombinować się wracać. Dobra, łyknę sobie na wszelki wypadek fioletową. Coraz wolniej mu to życie schodzi, bo to jednak druzgocący, tak jak mówiłem wcześniej, zawiera stały procent życia, które pozostało potworowi. Także potem będziemy musieli go dobijać z większym... No, będziemy mieli większy problem, żeby go dobić. Ale to nic, dajemy radę. Najemnik dostanie miksturkę i ja się wracam. Dobra, bierzemy więcej mikstur. Została jedna fioletowa tylko, ale balowi zostało bardzo, bardzo mało życia. No i mi się przydała jednak ta mana chyba, nie? O, coś takiego zrobimy. Chodź tu. Najemnik dostał czerwoną na start. Tylko bez klonowania mi tutaj. No, już bardzo, bardzo wolno mu to życie schodzi. Dobra, znowu troszeczkę drgnęło. Ach, te jego teleportacje jeszcze. No, zaraz padnie. No, giń, giń. Po tylu latach, giń. No nie no, w sumie to po tylu miesiącach, no ale w końcu go mamy. Mój zapał się jeszcze wyłączył na sam koniec. No nie no, muszę się przemieścić. O, teraz wchodzi zapał. No i coraz więcej produkuje tych pnącz swoich. No nie ma mikstur, uda się go dobić. Klona stworzył na koniec, no świetnie. No, udało się. Akurat straciłem ostatnią fioletową. No to co? Zobaczmy. No, oczywiście lapiąca esencja. To mi wypadało w tym let's playu bardzo często. Nawet chyba z Diablo wypadło, z kogoś tam jeszcze wypadło. To jest chyba trzecia moja esencja w ogóle w tej grze, w tym let's playu. No i co? Grzy kafar, tak? Trzeciopoziomowy. Rękawice sobie sprawdzimy, nie wiem po co, bo i tak już kończę. Tyrael. Tyrael jest pod wrażeniem. No i co? Jakieś podsumowanie by się przydało chyba zrobić. Zobaczmy najpierw co nam tu wypadło. Esencji nie można sprzedawać, to jest związane z questem. No, 231 maksymalne. Ładnie, 35 tysięcy. A rękawiczki? Słabiutkie. Magiczne przedmioty 21%. No tak, no i co? Nie wiem, ile trwał ten mój let's play. To był mój pierwszy let's play, jakiego się podjąłem z Diablo 2 od razu w trybie hardcore. Czy mogę ci pomóc? I mój pierwszy automatycznie ukończony let's play. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, że uda mi się to przejść. Planowałem, no myślałem, że gdzieś tam na początku tego Helu, tam pewnie gdzieś padnę, albo jeszcze wcześniej na Nightmare. No w sumie na Nightmare niewiele brakowało w jednym momencie, abym padł.
Tam pamiętam, były takie schodki. Takie schodki były chyba tam, gdzie się wchodziło, chyba na równinę rozpaczy, czy jakoś tak. Tam mnie prawie ci rycerze z zagłady sklepali. To była taka pierwsza bardzo groźna sytuacja. No, zabiliśmy najpotężniejszego bossa na Helu, czyli krwawą orliczce oczywiście, a nie Bala. Jeśli ktoś nie wie o czym mówię, to niech sobie zobaczy moją walkę z krwawą orlicą na Helu. Ona trwała chyba ponad 40 minut. Wtedy jeszcze nie miałem rozgodzącego uderzenia, zrobiłem ten reset. Nie miałem jakiejś fajnej broni pod fanatyzm, no i tak się męczyłem z tą krwawą orlicą. Ona produkowała tam tych tropów całą masę. Nie mogłem im zbytnio też nic zrobić, musiałem to wszystko wymanewrowywać. Także to był chyba najpotężniejszy boss w całym tym moim let's playu. No po nim na pewno starożytni, przynajmniej starożytnych się najbardziej bałem. No i co wam tu jeszcze powiedzieć? No, takie krótkie podsumowanie, co nam się udało zdobyć? Amtyr, nic wielkiego, trzeciopoziomowa pałka. Zawsze to sobie można zrobić, jak ktoś ma problemy z obrażeniami. To jest chyba najlepszy przedmiot, jaki udało się przechwycić. Trzeciopoziomowa zbroja płytowa, czyli piekielna zbroja Naya. Włożyliśmy tutaj diament, żeby poprawić sobie celność. To jest chyba drugi w kolejności, co do trudności znalezienia, jeśli chodzi o przedmiot. Basinet unikatowy z płaszczem cieni, często go stosowałem, często mi ratował życie. Zwłaszcza w trzecim akcie na Helu, tam w jednej z tych świątyń. Gdyby nie on, no to bym sobie chyba tam nie poradził. Włożyliśmy tutaj klejnot, który zwiększa wszystkie odporności o 15. No w sumie też fuksa miałem, że taki klejnot mi wypadł. On chyba gdzieś tam na Nightmare mi poleciał. No i poza tym co? Szalet sobie zrobiliśmy w tarczy, która miała bazowo zwiększone odporności. Dzięki temu mieliśmy wszystkie odporności 57. Wcześniej chodziłem sobie z przysięgą starożytnych z większymi odpornościami. Ale jednak ten szalet tutaj miał jeszcze szansę na zdobycie magicznych przedmiotów. Większa szansa na blok, zwiększoną szybkość bloku, ogólnie bardzo fajna tarcza. No, amulet, nic wielkiego, no nie? Długo chodziłem z szansą, potem sobie zrobiłem tutaj życie, ale to w sumie słabiutki amulet, podobnie jak słabiutki pasek. Zobaczcie, jakie to są słabe itemy. Pasek, amulet, nic wielkiego, pierścionek też nic wielkiego. Skuteczność ataku, 7 do zręczności, zobaczcie, są w sumie bardzo słabiutkie przedmioty. Rękawice też jakieś super nie są. No, zwiększona szybkość ataku i jakieś odporności. No to dlatego to wziąłem. No. Szczęście też miałem do tego palca goblina. Mogłem sobie to druzgocące zwiększyć do 50%. 25% tu, 25% tu. Upnąłem to na drugi poziom oczywiście, nie? Jeszcze wcześniej upowałem na poziom drugi broń dla najemnika, ale później najemnik dostał taką fajną kosę. Pamiętacie tutaj? Miażdżyciel żółty. Kolosalne obrażenia. Też przechodził cały czas w tym eterycznym hełmie z szansą na zdobycie magicznych przedmiotów, z rąką Hel, aby mógł go unieść. Też nic wielkiego, w sumie słaba rzecz. No zbroja, no zbroję mu zrobiliśmy Neflum, prawda? Wszystkie odporności kolosalne. Duża obrona 838, także sobie świetnie radził znaczy z tą zbroją tutaj. Bez tej zbroi jego odporności byłyby wręcz śmieszne. A poza tym zobaczcie, bardzo słaby ekwipunek, no właśnie. Fajnie, że udało mi się pokazać, że pomimo słabego ekwipunku można jednak ten hell w trybie dla zawodowców sobie przejść, no nie? Wielu ludzi się boi grać w tym trybie dla zawodowców, nawet na Battle.necie, gdzie przecież dostęp do jakichś super przedmiotów jest mocno ułatwiony. Także pomoc w postaci właśnie tam. Jeśli chodzi o pomoc ze strony innych graczy przy przechodzeniu jakichś takich problematycznych bossów, problematycznych obszarów, no to jest na porządku dziennym. Zawsze można kogoś poprosić o pomoc i pewnie to zrobią. Jeśli nie z dobrej woli, no to można zawsze dorzucić tam jakiś ciekawy przedmiot, który się udało znaleźć. Poza tym, jak się gra na Battle.necie czy tam na singlu sobie, no to przecież też nie trzeba przechodzić w takim trybie, jak ja grałem. Czyli chodząc w linii prostej, tam tylko zaglądając po złote skrzynki, tylko można sobie po tych areasach pochodzić więcej, kilka razy pozabijać Mefista i tak dalej. Te lepsze przedmioty na pewno wpadają, na pewno nie będziecie grać z takimi słabymi paskami, taką słabą biżuterią. Czyli szansa na zgon jest wtedy dużo, dużo mniejsza, także polecam ten tryb dla zawodowców. Stanowczo polecam, to jest zupełnie inna gra. Zupełnie inna gra, nie jeśli chodzi o jakieś bonusy, bo żadnych bonusów w trybie dla zawodowców nie ma, ale chodzi o samo podejście do gry. Zupełnie inne odczucia są, jeśli jest taki mały dreszczyk emocji, no, troszeczkę tej
adrenaliny czasami wpada, że można gdzieś zginąć, no nie stracić postać, coś takiego. No ale jednak się zachowuje to ostrożność i idzie to jakoś przejść. Właśnie też specjalnie wybrałem paladyna, a nie jakąś, powiedzmy, czarodziejkę. Czarodziejką byłoby na przykład dużo łatwiej tutaj grać. Wystarczyłoby się trzymać na odległość, prawda? Zalewać przeciwników jakimiś ofensywnymi czarami, coś w tym stylu. To samo jakaś na przykład amazonka z błyskawicami, też się trzyma z daleka. Jakiś druid, elementalista też sobie świetnie poradzi, na pewno lepiej niż paladyn. W mniejszym stopniu będzie zagrożony. To samo na przykład nekromanta z ożywieńcami, praktycznie niezniszczalny jest, no nie? Wszyscy biją tych ożywieńców, a nekromanta sobie stoi gdzieś tam z dala i tylko ostrzeliwuje, albo coś w tym stylu. To samo na przykład zabójczyni z pułapkami też jest bardzo bezpieczna w trybie dla zawodowców. Także polecam ten tryb dla zawodowców, nie ma się co go bać. O, teraz taki kozak jestem, bo mi się udało przejść, to mogę tak mówić, no nie? No ale nie, no nie o to chodzi, no nie? Chodzi właśnie tylko o te emocje, o to, że ten tryb dla zawodowców jest zupełnie inny, jeśli chodzi o odczucia podczas gry. I wiele osób, którzy właśnie zaczęli grać w trybie dla zawodowców, a których osobiście znam, znaczy osobiście, no zarówno w realu, jak i tutaj poprzez let's play'e poznałem na przykład Bamboża, Venomusa, oni zaczęli grać w trybie dla zawodowców, stwierdzili, że to jest zupełnie inna gra, dużo bardziej ciekawa, pomimo tego, że to zagrożenie cały czas istnieje, zagrożenie zgonu. No i co? I to by było chyba na tyle. Krowiego levelu nie będę robił, z tego względu, że trzymam się tego, co powiedziałem na samym początku już, w pierwszym odcinku z tej serii, że gram do chwili śmierci lub do chwili zabicia Bala na Helu. Bal zginął. Jeszcze mamy niewykonany jeden quest, gdzieś byśmy mogli sobie dla zasady zrobić dziurkę, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No nie ma za bardzo gdzie dziurki dorobić. Jeśli ktoś by chciał tego save'a mojego, z jakiegoś tam powodu, sobie pograć troszeczkę, sprawdzać, poczytać, jeszcze zobaczyć, jak te punkty są tutaj porozdawane, popatrzeć na ekwipunek, coś. A może na przykład przejść sobie krowi level tą postacią, albo iść jeszcze raz na bala, zobaczyć, czy by się grało podobnie, tak jak ja tutaj grałem. No to wtedy tego save'a mogę podesłać, albo nie, na przykład... O wiem, poproszę na przykład Basteta. Poproszę Basteta, żeby w razie czego podsyłał wam save'y z tej postaci. Ja mu tego save'a prześlę, jeśli oczywiście będzie chciał, no nie? Także jeśli byście chcieli save'a postaci Ant z Let's Play'a Procyona, no to się zgłaszajcie do Basteta i on wam będzie przesyłał. A link do kanału Basteta dam pod tym filmikiem, tak żeby można go było łatwo znaleźć, napisać mu priva i tak dalej. No i to by było na tyle. Serię Zagrajmy w Diablo 2 w trybie hardcore uważam za zakończoną. Na razie.